Szczęść Boże, Julii Teprzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, podziękował wiernym za to, że trzymają się wytycznych służb sanitarnych w związku z epidemią koronawirusa. Metropolita Poznański pamiętał także o kapłanach i służbach sanitarnych. Ogłoszona w Polsce epidemia powoduje, że wierni mają ograniczony dostęp do mszy świętej. Wczoraj na Eucharystii nie mogło przebywać więcej niż 50 osób. I tak było, bo wierni trzymali się wytycznych służb sanitarnych. Za tę dyscyplinę wiernym podziękował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Jakkolwiek jesteśmy w rozproszeniu, to jednak nie jesteśmy poza ciałem Kościoła. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki dziękował również kapłanom, bo oni mimo zagrożenia nie przestają być blisko wiernych i poprzez spowiedź, ale i poprzez transmisję mszy świętych w internecie, które odbywały się w wielu parafiach. Myślę, że za to wszystko, co kapłani czynią odważnie i bez lęku, trzeba Panu Bogu dziękować. Ten trudny czas, jaki przeżywamy wszyscy, może prowadzić nas także do tego, by być bliżej Boga, przypomniał ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Może to wszystko sprowokować w ludziach szukanie Słowa Bożego. Dlatego potrzebne są specjalne inicjatywy i większa kreatywność kapłanów, która dokonuje się już teraz, o czym także mówił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Wychodzą z Najświętszym Sakramentem na ulice miast, proponują rekolekcje w internecie, transmitują codzienną mszę świętą. Księża mimo epidemii koronawirusa chcą być blisko wiernych i za tę apostolską gorliwość wczoraj dziękował im ojciec święty Franciszek. Każdego dnia księża w całej Polsce sięgają po różaniec. O godzinie 20:30 klękają, by modlić się wspólnie z wiernymi za chorych, za zmarłych, za tych, którzy próbują zatrzymać epidemię. Drodzy bracia i siostry, zapraszam was do wspólnej modlitwy. Do takiej modlitwy wiernych zachęcał również biskup koszalińsko-kołobrzeski, ksiądz biskup Edward Dajczak. Tłumaczył, by czas spędzony w domu był czasem spotkania z Bogiem. Wiarę uczymy się przez doświadczenie i świadectwo. Nie można jej, to mocne określenie kardynała Ratzingera, nie można jej przedstawić abstrakcyjnie. Ksiądz biskup Edward Dajczak prowadzi rekolekcje za pośrednictwem mediów z myślą zwłaszcza o tych wiernych, którzy już nie mają możliwości uczestniczyć w takich rekolekcjach w parafiach. Każdego dnia rano w internecie transmitowana jest msza święta, której przewodniczy metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. I dziś mówił wiernym o tym, jak odczytywać to, co dzieje się przecież wokół epidemii. Czas też nas wybija z takich nieraz prostych rozwiązań mechanicznych, takiego zwykłego, zwyczajnego myślenia. Wymaga od nas takich decyzji, które są nieraz paradoksalne, ale rozwiązaniem tych wszystkich paradoksów jest miłość. Także metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski pozostaje w kontakcie z wiernymi i także sięga tutaj po media archidiecezji. Wczoraj w trakcie niedzielnej mszy świętej przypomniał słowa Matki Bożej: zróbcie wszystko to, co powie wam mój Syn. Dajcie się prowadzić Ewangelii. Wierzcie w tę Ewangelię. Według niej kształtujcie swoje życie. W wielu miastach kapłani wychodzą na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Na zdjęciu widać Gdynię. Ale również wiele parafii prowadzi transmisje w internecie z mszy świętej. Eucharystia każdego dnia jest też transmitowana na antenie telewizji Trwam o godzinie 13:30. We wtorek rozpoczynamy rekolekcje na antenie Radia Maryja, które poprowadzi ksiądz arcybiskup Wacław Depo, informuje dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. Rekolekcje będą trwały od wtorku do czwartku, od 17 do 19 marca, czyli do uroczystości świętego Józefa, na antenie Radia Maryja o godzinie 8:30 i 17:10. To wszystko pokazuje, że kapłani nie zapomnieli o wiernych, o czym wczoraj przed modlitwą Anioł Pański mówił ojciec święty Franciszek. W tych dniach wychodzi kreatywność kapłanów. Kapłani na wiele sposobów chcą być blisko swojego ludu, ludu opuszczonego. Kapłani, którzy wyrażają swoją apostolską gorliwość, dodał ojciec święty.
Na koronawirusa choruje w Polsce już 150 osób. Polska robi wszystko, by pomóc chorym. W kraju powstała sieć szpitali zakaźnych, gdzie jeszcze dziś zostaną dostarczone kombinezony oraz maseczki chroniące pracowników służby zdrowia. Z dnia na dzień będzie też rosła liczba wykonywanych testów. Mamy w tej chwili 150 osób z potwierdzonymi wynikami koronawirusa. Mamy około 800 hospitalizacji i z kwarantanny decyzją sanepidu około 8 tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy z decyzją kwarantanny osób wracających do kraju. Poważne decyzje, które podjęliśmy w ostatnich dniach, będziemy mogli ich efektów oczekiwać za 7-10 dni. Mamy w tej chwili sieć szpitali zakaźnych, szpitali jednoimiennych. Jak ona działa? W każdym województwie jest co najmniej taki jeden szpital. Dzisiaj zostanie dostarczony sprzęt ochrony osobistej do każdego z tych szpitali. Niezależnie od tego, że pacjentów na razie jest w tych szpitalach niewielu, każdy szpital dostanie 1000 sztuk kombinezonów, 1000 sztuk maseczek. W tej chwili już na dzień dzisiejszy będziemy mieli 19 laboratoriów robiących testy. To oznacza zwiększenie przepustowości badań do około 3000 na dobę. Jednocześnie my tych badań robimy coraz więcej. Tak jak powiedziałem zresztą, w miarę zwiększania się potencjalnie zakażonych pacjentów, liczba wykonywanych badań rośnie. W momencie, gdy Polska wchodzi już w etap transmisji poziomej, jeszcze nie tak dramatycznie wyrażone jak gdzie indziej, ale na pewno już mamy transmisję poziomą wirusa w Polsce, wtedy tak naprawdę większość pacjentów, która się zgłosi z objawami, będzie miała wykonywane testy. Wszystkie działania, jakie podejmuje rząd w związku z epidemią, mają pomóc Polsce przejść przez okres największego nasilenia, mówił dziś rano na antenie Polskiego Radia minister Łukasz Szumowski. Liczba zakażonych może w tym tygodniu osiągnąć wynik czterocyfrowy. Czeka nas dynamiczny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem, mówi minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowe już wyniki ilości osób zakażonych. Szef resortu zdrowia wyraził nadzieję, że działania, które podjął rząd w związku z epidemią koronawirusa, przynajmniej częściowo zatrzymają dynamikę wzrostu zachorowań w Polsce. Mam nadzieję, że za tydzień, jak zaczną się pojawiać chorzy z zakażeni właśnie w piątek, w sobotę, niedzielę, no to jest okres wylęgania około tygodnia, że ta dynamika będzie trochę mniejsza i nie będziemy mieli modelu włoskiego. Minister Szumowski zapewnił o pełnej mobilizacji wszystkich służb w walce z chorobą. Robimy to, co wydaje się nam najbardziej słuszne, te szpitale, które są dedykowane dla osób zarażonych koronawirusem, gdzie jest 10% miejsc respiratorowych, no to są takie działania, które mam nadzieję właśnie pozwolą w sposób skoordynowany i bardziej taki spokojny przejść przez ten okres największego nasilenia. Wraz ze wzrostem chorych będzie rosła także liczba osób objętych kwarantanną. Szacunki mówią nawet o 100 tysiącach osób. Polska chce sięgnąć po środki z polityki spójności w walce z koronawirusem. Taką propozycję premier Mateusz Morawiecki przedstawił przewodniczącej Komisji Europejskiej. Premier zapowiedział kolejne działania. Wyłączone zostanie między innymi ruch samolotów wewnątrz kraju. W rozmowie z blogerem Blokiem premier przypomniał, że najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem jest ograniczenie kontaktów do minimum. Jak najmniej kontaktów pomiędzy osobami, jak najwięcej siedzieć w domu. Mateusz Morawiecki dementował też fake newsy, jakie dziś pojawiają się właśnie w związku z walką z koronawirusem. Wojsko nie wkroczy na ulicę, nie ma takich planów, Warszawa nie będzie zamknięta. Wyłączony zostanie z kolei ruch samolotów wewnątrz kraju. Ze względu na niewielkie zainteresowanie, nie warto, żeby samoloty wewnątrz kraju latały.
Decyzja już zapadła na posiedzeniu sztabu kryzysowego. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że w najbliższych dniach będzie rosła liczba osób poddanych kwarantannie. Część z nich to osoby, które miały bezpośredni kontakt z zarażonymi i te osoby dalej będzie sprawdzała policja. Teraz jednak kwarantanna rozszerza się na wszystkie osoby, jakie wracają z zagranicy. Nie będziemy w stanie sprawdzać 200 tysięcy ludzi, prawda, dziennie, codziennie, ale będziemy robić to wyrywkowo, będziemy robić to poprzez mechanizmy weryfikacji geolokalizacyjnej. Kwarantanna ma sprawić, byśmy nie tworzyli zagrożenia dla innych. Na walce z koronawirusem koncentruje się cały świat. Dziś centrum tej walki jest Europa. I na ten temat premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Polska proponuje, by w walce z wirusem sięgnąć po środki z polityki spójności. Chcemy, żeby te środki były przekierowane teraz też na walkę z koronawirusem. Na przykład ludzie w niektórych miejscach nie mogą teraz pracować. No przecież wstrzymaliśmy restauracje, kawiarnie, bary, tam pracują ludzie. Premier tłumaczył, że na pewno w Polsce nie zabraknie żywności. Dodał jednak, by do sklepu wychodzić rzadziej, to znaczy co 2-3 dni. Pierwsze samoloty polskich linii lotniczych LOT wylądowały w Warszawie w ramach akcji LOT do domu. W najbliższych dniach spółka będzie realizować kolejne połączenia, między innymi z Tajlandii oraz Indii. Wczoraj w Warszawie lądowały samoloty z Malty, Londynu i Portugalii. Jeszcze dziś realizowane są kolejne połączenia, między innymi z Islandii, Cypru, Gruzji, Irlandii i Barcelony. Polski rząd podjął akcję LOT do domu. Chętnych nie brakuje, informuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jest już 25 tysięcy zgłoszeń, skala ogromna, ale ciągle uruchamiamy nowe połączenia. W obliczu tego, co dzieje się dziś na całym świecie, każdy ma szansę na powrót do domu, zwłaszcza że polskie linie lotnicze LOT ze względu na epidemię zawiesiły lotnicze połączenia międzynarodowe. Polskie linie lotnicze LOT stoją w pełnej gotowości, żeby teraz wykonać zadania związane z programem LOT do domu. Na 17 marca planowane są loty ze Sri Lanki, Londynu i Malagi. Będą też kolejne połączenia z Cypru, Gruzji i Malty. Dzień później wylądują samoloty wysłane do Tajlandii i Indii. LOT reaguje na bieżąco. To jest wielka próba dla polskich linii lotniczych LOT. Wielka próba odpowiedzialności dla nas wszystkich, dla naszych załóg. Dla wszystkich Polaków. Zapotrzebowanie na przelot można zgłaszać na stronie lotdodomu.com. W Trybunale Konstytucyjnym trwają prace nad wnioskiem w sprawie zakazu tzw. aborcji eugenicznej. Nie jest jednak znany termin wydania orzeczenia. Wniosek w tej sprawie musiała ponowić grupa posłów, bo wcześniej sędziowie tak długo odkładali sprawę w czasie, że wniosek wygasł. Za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego w Polsce obowiązywała ustawa zezwalająca na zabijanie dzieci nienarodzonych ze względów społecznych. Wtedy interweniował Trybunał Konstytucyjny, czego efektem było orzeczenie z maja 1997 roku. Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem profesora Zolla w ciągu zaledwie 6 miesięcy był w stanie wydać wyrok, że aborcja ze względów społecznych jest niezgodna z konstytucją. Teraz Trybunał Konstytucyjny miał ponownie zająć się sprawą tzw. aborcji. Grupa posłów złożyła wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. aborcji eugenicznej. Wniosek wygasł, bo skończyła się kadencja Sejmu. Trybunał odwlekał sprawę. Teraz jednak wniosek został złożony ponownie i rodzi się pytanie, czy i tym razem Trybunał będzie chciał grać na czas. Tu mamy sytuację, kiedy Trybunał pracuje nad tym 2,5 roku. To jest po prostu skandal. Aktualnie wniosek złożono 23 grudnia ubiegłego roku. Podpisany został przez 119 posłów. Wnioskodawcy powołują się m.in. na treść artykułu 30 Konstytucji. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. W obecnym składzie Trybunału Konstytucyjnego dominują sędziowie mianowani zarządów PiS-u. W teorii powinny być to więc osoby, którym sumienie nakazuje obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Mają przytłaczającą większość, jeżeli by chcieli przepchać tą ustawę szybko, są w stanie to zrobić.
podobnie jak było w 1997 roku. Anna Wołaszczak z obsługi medialnej Trybunału Konstytucyjnego poinformowała, że wniosek jest w toku postępowania. Pracuje nad nim pełny skład orzekający, jednak nieznany jest termin rozpatrzenia sprawy. Dziś mija 6 lat od nielegalnego referendum, w wyniku którego Rosja oderwała od Ukrainy Półwysep Krymski. Szanse na odzyskanie zajętych ziem jak na razie są nikłe. Półwysep Krymski to punkt strategiczny dla Rosji, kluczowy jeśli chodzi o jej interesy w basenie Morza Czarnego, mówi profesor Mieczysław Ryba. Rosja, zdobywając Krym, chciała zabezpieczyć tutaj te swoje interesy i swoją dominację, przynajmniej w północnej części tego basenu. I to się jej udało. Teraz Krym z roku na rok ma coraz większe powiązania z Rosją. Budowana jest droga, która ma łączyć Krym z resztą Rosji, co na trwałe może już tę prowincję od Ukrainy oddzielić. I choć obecny prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, że Ukraina odzyska Krym, to zarówno jego siła, jak i siła całego kraju do realizacji tego zadania są niewystarczające, przekonują eksperci. Ukraińcy sobie nie poradzą. Dostatecznego wsparcia Zachodu póki co nie mają, więc to są tylko takie pokrzykiwania, ale to z nich niewiele wynika. Nie widać na razie siły politycznej, która miałaby Rosję zmusić do zwrotu Krymu. Sankcje na razie przynajmniej okazały się nieskuteczne. Być może w obliczu rosnącej epidemii koronawirusa ten stan rzeczy ulegnie zmianie, akcentuje politolog Jarosław Komorniczak. Jeżeli sytuacja gospodarcza Rosji ze względu na spadek cen ropy będzie się pogarszać, to być może Rosja będzie bardziej otwarta na zacieśnianie współpracy z innymi państwami, na likwidowanie obecnych sankcji, a tu jakimś argumentem mógłby być ewentualny zwrot półwyspu. Od momentu nielegalnego referendum, czyli od 6 lat, mieszkańcy Krymu, którzy otwarcie opowiadają się za powrotem półwyspu do Ukrainy, narażeni są na liczne represje. Na teraz to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu. Dziękuję, życząc dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.